Pani marszałek, Wysoka Izbo, w 2021 roku Komisja Europejska opublikowała pakiet projektów w ramach Zielonego Ładu nazwany Fit for 55. Pakiet, który oznacza wykluczenie energetyczne Polaków, zubożenie i pogłębienie nierówności społecznych. Są w nim m.in. propozycje objęcia systemem handlu uprawnieniami transportu drogowego, budownictwa, pochłaniania przez ekosystemy naturalne czy zakazu rejestracji nowych samochodów z silnikami spalinowymi od 2035 roku. Nigdy żadnego z tych dokumentów z pakietu Fit for 55 rząd Prawa i Sprawiedliwości nie poparł. Nie zgodziliśmy się na ten pakiet, bo to rozwiązania mogące doprowadzić do nieprzewidywalnych i gwałtownych wzrostów cen. Pomimo naszych starań Komisja Europejska, choć przyjęła kilka naszych uwag, to nie dokonała wystarczających, bezpiecznych dla Polaków zmian, a same akty zostały przyjęte na błędnej podstawie prawnej. Nie tylko nie zgodziliśmy się na żaden z projektów FIT-u, ale dodatkowo zaskarżyliśmy projekty do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tymczasem, jak informowały media, obecny rząd uznał, że należy te skargi złożone przez rząd Prawa i Sprawiedliwości wycofać. Proszę wskazać, które konkretnie skargi Państwo już wycofaliście, a może wycofaliście wszystkie. I druga kwestia. Rozporządzenie o odnowie zasobów przyrodniczych, w którym zapisano m.in. konieczność odtwarzania dawnych terenów podmokłych, które dziś są użytkowane przez rolników. Udało nam się zbudować większość blokującą w Unii. Jednak przedstawiciele dzisiejszego kierownictwa Ministerstwa Klimatu już zapowiadają kampanię na rzecz tłumaczenia Polakom, że ten dokument jest Polakom potrzebny. Czy to oznacza, że deklarowany przez Was sprzeciw to tylko zasłona dymna do czasu wyborów parlamentarnych? Dziękuję bardzo i zapraszam panią poseł.